Witam Cię na prezentacji dotyczącej kredyt bez wkładu własnego. Ja się nazywam Łukasz Maćkowski. Zaczynamy. Z tej prezentacji dowiesz się założenia programu, dla kogo jest kierowany program i jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. Założenia programu. Pierwszym z nich jest uzyskanie gwarancji maksymalnie do 100 tysięcy złotych przy kredycie na minimum 15 lat. Tak zostało określone, że kredyt, zaciągając taki kredyt, musi trwać on minimum 15 lat, a maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tysięcy złotych. Przy czym warto dodać, że program, tutaj mówiąc, nie daje wkładu, tylko gwarantuje go. Czyli finalnie będzie to zadłużenie na 100% wartości. I gwarancja może być w przedziale od 10 do maksymalnie 20%. Więc jeżeli posiadasz większy wkład własny, to taka gwarancja już Ci nie będzie potrzebna, ale minimum 10% gwarancji też musisz wziąć, skorzystać. I cele, jakie tutaj są przewidziane, to jest zakup na rynku wtórnym i pierwotnym lub budowa. I tu warto dodać, że gwarancja też obejmuje kwotę na wykończenie, czyli przy zakupie mieszkania lub domu na rynku pierwotnym można też dobrać na wykończenie tej nieruchomości. Dla kogo program? Single, pary, ale pod warunkiem, że posiadają wspólne dziecko. Jeżeli para nie ma wspólnie dziecka lub dzieci, to wówczas może przystąpić do programu jako singiel i małżeństwa. Tylko zarobki w PLN, czyli jeżeli pracujesz za granicą i zarobkujesz w walucie obcej, to nie uzyskasz takiej gwarancji, ponieważ wówczas zgodnie z rekomendacją S możesz dostać kredyt w walucie, której Twój dochód jest przeważający. I też dla obcokrajowców, ale też pod warunkiem, że zarobkują w Polsce, bo obcokrajowiec zarobkujący za granicą nie uzyska kredytu, chyba że jest w związku małżeńskim z osobą zarobkującą w Polsce. To wtedy tak. Jakie warunki trzeba spełnić? Brak prawa do lokalu lub domu w momencie składania wniosku. Występują tu pewne wyjątki, o których za chwilę powiem. Jest tu jedna kwestia ważna, że jeżeli zbycie nastąpiło w drodze darowizny w przeciągu ostatnich 5 lat dla osoby z pierwszej i drugiej grupy podatkowej, to nie można skorzystać z takiej gwarancji. Można posiadać inną nieruchomość w momencie składania wniosku o gwarancję, jeśli posiada się 2 dzieci, to wówczas mieszkanie może być do 50 metrów. Przy 3 dzieci do 75 metrów, przy 4 dzieci do 90, a powyżej 5 dzieci nie ma to limitów. Dotyczy to mieszkań. Domu nie można posiadać, nie można też posiadać na przykład 2 mieszkań. Mówimy tu o 1 mieszkaniu. I też warto dodać, że z tego programu można go skorzystać też osoby, które na przykład korzystały z wcześniejszych programów typu Rodzina na swoim lub mieszkanie dla młodych. Kolejne warunki. Maksymalna kwota nabywanej nieruchomości za metr kwadratowy. Czyli będą nieruchomości, które będą się kwalifikowały do programu, ale są też nieruchomości o wyższej cenie, o wyższym standardzie, które już do takiego programu nie będą się kwalifikowały. Aktualne limity podaję u siebie na blogu, link będzie w opisie, ponieważ one się zmieniają i to są wartości dla rynku wtórnego i pierwotnego dla gminy danego miasta, dla gmin ościennych, a także dla pozostałych. Więc tych parametrów tu jest dosyć sporo, dlatego ja to będę aktualizował na swojej stronie internetowej. I też nie ma limitu maksymalnej powierzchni. We wcześniejszych programach były maksymalne powierzchnie nabywanych nieruchomości. Tu takich limitów już nie ma. I też nie ma limitu dotyczącego wieku kredytobiorcy. We wcześniejszych programach wiek kredytobiorcy był, w tym programie nie ma tego limitu. Warto też dodać, że w programie tej gwarancji mogą udzielić tylko banki, które mają podpisaną umowę z BGK. Na ten moment jest mowa o 2 bankach, które mają w tym programie uczestniczyć. Na razie oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Będę na swojej stronie aktualizował, które banki są w programie. Link poniżej do mojego bloga. Ciekawym elementem programu jest spłata rodzinna, która polega na tym, że jeżeli w trakcie trwania kredytu powiększy się rodzina, to przy narodzeniu drugiego dziecka otrzyma się 20 tysięcy bezzwrotnej dotacji, a w przypadku trzeciego lub kolejnego jest to 60 tysięcy. Tu warto podkreślić, że maksymalny limit wynosi 100 tysięcy spłaty, więc urodzenie drugiego dziecka i trzeciego dziecka daje w tym momencie 80 tysięcy, więc wówczas nie otrzyma się już 140 tysięcy za trzecie dziecko, bo i tak maksymalny limit wynosi 100 tysięcy złotych tej spłaty rodzinnej. Napisz proszę w komentarzu, jak oceniasz tego typu program. Czy Twoim zdaniem jest to rozwiązanie, które pomoże Ci w nabyciu własnej nieruchomości? Tu też podkreślam, że dopiero w praniu wyjdzie i w ofertach, jakie warunki będą, jeśli chodzi o kredyty ze strony banków, jak one tutaj do tego podejdą, czy będą to droższe kredyty, czy będzie miało sens zaciągnięcie tego kredytu z gwarancją. Fajnym plusem jest ta rodzinna spłata, ale to też jest jednak warunek pod tytułem ma się coś wydarzyć. To nie jest tak jak w poprzednich programach, że na start były jakieś plusy typu czy wkład własny, czy o połowę niższa rata, tak to miało, jak to wyglądało w Rodzinie na Swoim. Więc tutaj moim zdaniem minusem jest to, że to wpędza gospodarstwa do zadłużania się na maksymalną wartość nieruchomości, a ta marchewka w formie wcześniejszej spłaty kredytu poprzez ten bonus jest pod warunkiem, że urodzi się dziecko, ale to też, czy to się wydarzy. To dlatego tu mam trochę mieszane uczucia, czy ten program się przyjmie, ale to wyjdzie w praniu, zobaczymy w kolejnych miesiącach. I też warto pamiętać o tym, żeby dzisiaj dobrze skalkulować tą wysokość raty, czy jest to dobry moment, bo jednak warunki cenowe dzisiaj są drogie kredyty i mogą być jeszcze droższe. Czy tu będą też warunki dla kredytów z oprocentowaniem stałym, bo też nie wiadomo, jak się zachowają stopy procentowe, więc tu jest na razie na ten moment bardzo dużo niewiadomych. To są założenia ustawy, a teraz co zrobią banki w swoich ofertach, jak do tego podejdą, to dopiero będę mógł się na ten temat wypowiedzieć za jakiś czas, co oczywiście zrobię. Na ten moment omawiam założenia programu, a w przyszłości omówię te elementy związane z jego praktyką, jak to widzę po prostu na realnym rynku. Oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwowania kanału. Cześć!